Halo, halo, witam was wszystkich w kolejnym filmie na moim kanale, w którym to zostanę, uwaga, prawdziwym farmerem, bo przed wami, przed waszymi ekranami jest Real Farm, który to wyszedł jakiś czas temu i powiem wam, że podchodzę do tej gry sceptycznie, ponieważ kiedyś, tylko że to wiecie, było przy premierze gry, obejrzałem film u wujka Bohuna z tej gry. Może kojarzycie taką osobę, a jeśli nie, to macie tutaj... nie macie myszki. O, tutaj macie kartę, co nie? To polecam wam kliknąć i zobaczyć film wujka Bohuna, który to wrzucił kiedyś film z tej gry. To trochę trwał, tylko że to było przy premierze. I tak dostałem klucz ogólnie od twórców tej gry i tak stwierdziłem, ej, czemu tego nie nagrać, może wam się spodoba, jak będę grał. Nie wiem, czemu mam enkodowanie przeciążone, ale okej, już jest chyba wszystko w porządku. I stwierdziłem, że może dam szansę tej grze, może mi się spodoba, może wam się spodoba, po pierwsze, że będziecie chcieli, żebym więcej jej nagrywał. I no dobra, to może możemy zaczynać chyba. Są jakieś tu osiągnięcia, są twórcy, możemy kliknąć sobie twórcy, to jest chyba najważniejsza rzecz, co nie? O, i sobie leci projekt, dobra. Nieważne. Są jakieś opcje, jest ich dużo, ale to chyba nie jest ważne, są osiągnięcia. A, to są osiągnięcia na Steamie. Jest 20... O, matko jedyna, ale późna godzina. Są osiągnięcia, ale dobra, kliknijmy gra, mamy aż trzy pola wyboru gry. I teraz taki, który wziąć. Weźmy może środkowe, halo. A, okej. Trzeba było dwa razy wcisnąć. Okej, i mamy mapy dwie. Windmill Springs, wiejski obszar w Ameryce Północnej. Albo zalesiony łańcuch górski w Europie Zachodniej. Czekajcie, zachód to gdzieś... Francja, Belgia, Holandia... Weźmy może Grunel... A, bo to trzeba dwa razy. Okej. I poziom trudności, no normalny, bo wiecie, tak normalny to jest taki normalny. Zacznijmy grę jako kariera, ponieważ nigdy nie grałem w tą grę, to może sobie... zobaczymy. I ogólnie gram w tą grę pierwszy raz, nie? Coś tam widziałem u wujka Bohuna, a tak to w ogóle nic. Nie znam tej gry i stwierdziłem, no czemu nie? Twórcy mi dali kodzik, żeby przetestować to. No czemu nie? Możemy przetestować. Możecie dać mi znać, czy chcecie zobaczyć więcej rolnika Kafo na tym kanale, czy nie. Czy to będzie taki pojedynczy film. Zadzwonił do nas Franz Boyer, który mówi, hej, nazywam się Franz Boyer, miło cię poznać, to pewnie twój pierwszy dzień w mieście. Jeżeli dobrze wykonasz swoją pierwszą pracę, być może wezmę cię pod swoje skrzydła. No dzięki, Franz. Okej. I mamy 44, 51, 57, czy... No mamy 50 FPS. Okej. Mamy jakiś samochód. Co to może być za samochód? Nie wiem, ale tablica to jest... Nie wiem. Mamy sterowanie napisane. Możemy wsiąść do traktora. Ale no, samochód? Te koło to takie trochę albo mało napompowane, albo no coś jest z nim nie tak. I chyba jednak powiem wam, że gra ma swoje duże wymagania, jak widzicie, bo jak ustawiłem sobie rozdzielczość cieni na taką wysoką, to jak widać laguje, to może jak zmniejszymy, to będzie lepiej. Dobra, nieważne. No dobra, gra jak widzicie nie będzie nam idealnie chodzić, ale... Okej, przedni zaczep, jedynka. No dobra, podpinamy naprzód jedynką, podpięte. Jeszcze musimy podpiąć pługa i jedziemy na pole w orkę. Super. Na pewno to będzie bardzo ekscytujące dla was do oglądania, ale spokojnie, nie martwcie się, to tylko będzie 20 minut i mam 48 FPS-ów. Lewy alt. A, tu mamy wszystko. Takie jakby koło wyboru, co nie, możemy, nie, włączyć
lampę, a trzeba kliknąć na nią i lampy się włączą, kierunek w lewo, kierunek w prawo, awaryjne są? Są awaryjne, nawet działają, światła, przednie reflektory troszeczkę jakoś tak dziwnie świecą, ale okej, światła robocze. Pług się dopiero opuszczał, a już nam robiło teren, co nie? To powiem, że muszę jeszcze troszeczkę popracować. No okej. Pług nam chyba zjeżdża, ale dobra. Jedziemy sobie na spokojnie. Coraz dalej. Jakieś na górze mamy oznaczenia, chyba jak jest nawodnione, jak jest przeciwko jakimś tam owadom, czy coś i... No, no dobra. Się podnieś. Podnosisz się. Się podnieś. Okej. Jedziemy dalej, mamy całe 37 FPS-ów, bo przecież taka świetna grafika to obciąża komputer mój w 130%. To wiecie, no ta gra nie może mi idealnie chodzić, bo przecież no nie może. Taki farming, to wiecie, farming simulator, to przy tej grze to przecież pikuś, bo zobaczcie na tą trawę, zobaczcie na te pole, zobaczcie na to wszystko, jakie to jest świetna grafika, że nawet mi 60 FPS-ów nie uciągnie, wiecie, GTA 5 to przy tej grze to normalnie bajka, że taka grafika w GTA 5, no to kto widział taką grafikę, no. GTA to mógł śnić sobie o takiej grafice, żeby taka świetna grafika była w GTA, ale dobra. Okej. Rozumiem. No, rozumiem. Czy nie wiem co rozumiem, ale no rozumiem. I gra ogólnie jakby ktoś się zastanawiał i gdyby ktoś naprawdę chciał ją kupić, to ma w opisie. Na pewno będzie tu taka osoba, która będzie chciała, będzie chciała kupić tą grę, no ale no wiecie, no stwierdziłem, no, mówię znowu, trzeci raz chyba mówię o tym samym, że jak już dostałem ten klucz, no to jak już twórcy do mnie sami się odezwali, że ej, no, że tutaj mamy dla ciebie kluczyk, że może się twoim widzom to spodoba, to tak, jak już dali ten klucz, to już wiecie, nie chcę tak... No chcę chociaż ten jeden film nagrać, bo już nie chcę tak, że no wezmę sobie kluczyk, a co do czego to nie nagram nic, bo to takie trochę byłoby chamskie, bo jakby nie było, no twórcy się postarali przy tej grze, co nie? To już, no... No nieźle. To już nagram ten film, wiecie, może jednak gra się spodoba mi, albo wam, albo w ogóle wszystkim. A jeśli nie, no to trudno, to jednak więcej filmów z tej gry się nie pojawi. A jeśli wam się spodobał film, to oczywiście możecie dać łapkę w górę, ale nie dla tej gry, bo no nie wiem, czy chcemy więcej tej gry na moim kanale, ale sobie dzisiaj położymy. Jeśli wam się spodobał, możecie dać oczywiście łapkę w górę, napisać komentarz i... No i to tyle. Dobra, ale już no, bez gadania kończymy orać te pole. Nawet mamy tu. Zaoraj pole w wyznaczonym czasie. Normalnie, no, jedziemy na rekord. Użyj panelu sterowania i obniż zaczep, aby rozpocząć orkę. Sterowanie. Możemy sobie włączyć... O, czekajcie, nie. Powinniśmy chyba włączyć w ogóle koguty, co nie? Że uwaga, że tu są... ciężkie roboty, czy nie, nie powinniśmy, okej, powinniśmy je włączyć jedynie na drodze, jak jedziemy z czymś ciężkim, ale już jak, no jak już jedziemy z tymi kogutami, to już zostaniemy z włączonymi
kogutami. I możecie w ogóle mi dać znać w komentarzach, czy ktoś tutaj z ludzi mnie słuchających grał w Real Pharma i czy ma zamiar go kupować, czy jednak nie. Wow, naprawdę masz do tego smykałkę. Teraz zwróć sprzęt. No, powiem wam, że nie wiem, czy mam do tego smykałkę, to może sobie jeszcze dokończmy te pole, bo jakby nie było, to już wiecie, już nie lubię tak zostawiać w połowie tego, ale no... Tam to w ogóle idealnie było. Tu jeszcze chciałem to jakoś, no, tak... Żeby było równo. Dobra, już sobie podnosimy tego pługa i jedziemy oddać nasz pług, nasz ciągnik i... Dobrze, że tu się płoty jak w GTA 5 czy w Forza Horizon 3 nie niszczą, tylko no są niezniszczalne i możemy sobie przejeżdżać. Poszło świetnie, na tablicy ogłoszeń ma dla ciebie kolejne zadanie, przyjmij je zanim zrobi tak ktoś inny. No chyba jednak Francji... poznaną umiejętność posługiwania się pługiem. Oj, dostaliśmy jeszcze... Aha, Job Owner 6 Complete One. Dobrze, dobrze, okej, okay, dobrze, dobrze, premia sprzętowa, nic. Zapisywanie gry, okej. Okay. I mamy jakieś... wykonać zadanie? Nie wiem, ale no... Dobrze, dobrze napisane, że mamy job completed 6, coś tam 1. Dobrze zrobione, okej. Okay. Coś jeszcze chciałem powiedzieć, ale nie pamiętam. Coś miałem powiedzieć. Chciałem coś powiedzieć? Nie wiem. Ale okej, okay, co my mamy w zadaniach? Co my tutaj dalej mamy? Po kultywacji pól, aha, to dostaniemy kultywator. Czas zadania 3, no, Jezu, a my... Dobra, już nie będziemy ogólnie brać no, tej kultywacji, tylko może się jeszcze przez chwilę przejdziemy po naszym... Śpi. Możemy tu wejść? Aha, to się odbija, tak. No dobra. Możemy się przespać. Czy na pewno przespać i zregenerować swoją wytrzymałość, jak tyle zostało? No, oczywiście. Będziemy mieli może noc. O, deszcz pada, super. Ej, patrzcie, mam 60 FPS-ów, super, już nam pewnie zaraz spadnie. Ej, mamy więcej FPS-ów. Pamiętajcie, jeśli gra wam działa słabo, zróbcie noc. Bo będziecie mieli więcej FPS-ów. I mam całe 5 więcej FPS-ów. Prześpij się. Będzie już rano, czy deszcz pada? Jeszcze raz. O, dobra, jest idealnie, to teraz... Czemu on jedzie na... Co? On miał bieg wsteczny wrzucony, bo miał światło włączone. Ej, widzicie, nasza postać jest zdolna szybko biegać, ten też? No, nieźle, ale okej. Okay. Halo, bo panu się coś z tymi, z kierunkowskazami psuje. Pan musi wymienić... Czekajcie, co to było? Chyba przepalona żarówka? Że szybciej miga kierunkowskaz. Nie wiem, już nie pamiętam. Wiecie, kiedy ja stawałem prawo jazdy? No więc tak, to był Real Farm. Czy tam Real Farm. Ma swoje uroki, tylko no... W grze, która też ma real FPS, real FPS, że no widzicie, że idealnie to nie działa, a tu możecie zobaczyć, no, jak ta gra wygląda w miejscach, w których gracz nie powinien widzieć, bo tam nic nie ma. Co nie, to w ogóle po co mi ten wyjazd tu, bo to tylko psuje. Ten efekt, bo tak to by było wszystko fajnie, a tak to widzimy takie coś. Ale okej. Okay. No i co, w tym filmie to by było na tyle, ponieważ i tak gram w tą grę już 20 ponad minut, a tak sobie myślałem, żeby wrzucić około 20-minutowy film i powiem wam, że jednak ten samochód za dobrze się nim nie jeździ, ale okej. Okay. Co my tu jeszcze mamy? Sobie coś tam chcę pojeździć. Zobaczyć, czy jest coś ciekawego. Wjedźmy może na koniec do wody. Sprawdźmy, jak się zachowa po wjeździe do wody. Aha.
No jednak powiem wam, że nie wjedziemy do wody, jak widzicie, ponieważ są bariery. Pomyśleli o tym, żeby jednak dać bariery. A, tu też nie możemy wjechać, to jak widzicie, w mało miejsc możemy wyjechać. Pewnie tam też nie będziemy mogli, czy będziemy mogli tutaj przejechać, czy... A tutaj może, ale widzicie, o... Okej, dobra, ja już nie mam słów. To ja wam dziękuję za obejrzenie, zapraszam was do innych filmów. Może nie z Geofalma, może coś innego będzie. To na razie, cześć, pa pa.